Siemaneczko moje kochani, witam w tym materiale, ale w materiale i to jeszcze jakim? Coś się kończy, a coś się zaczyna. Opieram moje dupsko tutaj na masce z Volkswagena Polo GTI. Jest to moje auto prywatne, gdzieś tam koło 8 miesięcy. Holendrzy właśnie do mnie dzwonili i powiedzieli, że to auto chcą ode mnie odkupić za w miarę dobre, przyzwoite pieniądze. Dwulitrowa benzyna tu jest, uturbiona, o mocy 200 koni. Dziś wieczorem mają przyjechać po to autko, ma być sprzedawane. Chodź kamerzysta, pokaż tutaj moim fanom, ludziom, jak to auto w ogóle w środku się prezentuje. Czerwona nić, przeszycie i tak dalej. Mega mi się podoba ta deska rozdzielcza, bo ona jest właśnie w takim czerwonym kolorze, mega zajebiście. No i wiadomo, automat, łopatki są na kierownicy. W ogóle swoją drogą, zobaczcie tutaj. Proszę subskrybować kanał Motoświry. Zapraszam cię do środka, usiąść nawet. O, dziękuję bardzo za pozwolenie. A więc tak to wygląda od środka, piękna kierownica sportowa. Optymalna, zajebista, elegancka, fajne to przeszycie, mega też zajebiście wygląda. Na kierownicy tu wiadomo znaczek, który też smaku jednak dodaje, bo faktycznie GTI to jest. Takie duperele na przykład na tych progach, widzisz, takie stawki GTI, mega zajebiście to właśnie wygląda, czy coś tego typu. No i przede wszystkim jak siadasz do tego auta i tak dalej, to faktycznie czuć taką, wiesz, taki ten pazur. Ludzie, którzy na Instagramie obserwują, to dopiero wiedzą, co ja kupiłem teraz za auto, które ma 310 koni. Ja też ogólnie będę miał taką fajną pamiątkę, bo jak za 10, 15, za 20 lat puszczę sobie ten materiał na YouTubie, to będę miał tak, o, nie wiem, 23 lata, jeździłem polówką GTI w takim kolorze, a nie innym. Myślę, że ogólnie mega fajne autko. To, co jakby już osiągnąłem i to, co ogólnie kupuję i na jakim ja jestem etapie, to w ogóle, no, jestem mega sam sobie wdzięczny. Ciężka praca przynosi efekty, nie? I zawsze po prostu trzeba wierzyć w siebie. Ja na początku też w siebie jakoś superowo nie wierzyłem. Na ten moment naprawdę jestem przeszczęśliwy, że na przykład mogę mieć takie rzeczy, a nie inne. No wiadomo, droższe rzeczy, jeszcze lepsze rzeczy też by mi się podobały, wiadomo i tak dalej, ale jak na ten moment naprawdę nie jest źle. No i tyle! A, rok produkcji, 2018 rok produkcji to jest. Taka dwulitrowa benzyna, taki Polo GTI. To przy takim faktycznie normalnej jeździe i tak dalej, no to gdzieś koło 7-8 litrów paliło. Myślę, że jak na tą moc i tak dalej, to naprawdę nie jest źle. Wiadomo, jak się już faktycznie deptało, tak konkretnie, no to nawet z 12, 13 do 14 pokazywało na kotwicie, także no trochę sporo, no ale wiadomo, no coś za co, zwiększa moc, znowu więcej pali, także tyle. Coś się kończy, coś się zaczyna, jeśli chodzi o auto, to wydaje mi się, że mamy ogólnie temat zamknięty, wszystkie szczegóły tego auta wam powiedziałem, a co się zaczyna? Troszeczkę pieniążków jest, 30 tysięcy złotych i te pieniądze są przeznaczone na motocykl, moi kochani, na motocykl enduro. Postanowiłem, że muszę wrócić do tego sportu, bo mega mnie to jara, po prostu mam taką ochotę, aż nadszedł właśnie ten moment, ten czas, kiedy znowu faktycznie mogę znowu motocykl kupić, znowu się bawić tym, to co tak naprawdę kocham, bo naprawdę to jest pasja od dzieciaka. Miałem koło 8 lat, 10, jechaliśmy do Gliwic, tam była giełda z motorami i tata kupił mi chiński motor, chińczyk, powinno 125, taki mini cross, to był mój pierwszy motocykl w życiu, byłem przeszczęśliwy, bo wiadomo jak to dzieciak, no potem miałem coraz to lepsze motory, miałem 125 pojemność, miałem 150, miałem 250, miałem 300 w dwusuwie, miałem nawet jedną 350 w czterosuwie KTM. Ale jest dzisiaj właśnie ten dzień. Dzisiaj sprzedajemy Volkswagen Polo GTI, a kupujemy motocykl. A motocykl jaki to będzie? Zostańcie do końca tego materiału, nie możecie tego przegapić. Lecimy. Otwieraj bramę, bo już jesteśmy na miejscu. Chyba że pieniędzy nie chcesz. Ty bierzesz pieniądze, ja biorę motor, szatana i lecimy dalej. Let's go, widzowie. Ja już motor właśnie widzę przed moimi oczami. Ale zobaczcie, nie bez powodu ubrałem taką bluzę, którą mam na sobie. Jest to firma, jak widzicie, zobaczcie, Sherco. Jest to mega zajebista firma. Według mnie jedna z lepszych, jeśli chodzi o Polo GTI, to również, jak dobrze wiecie, jest w kolorze niebieskim. Czemu niebieski? No bo jak dobrze wiecie, widzowie, czy nie, to jest mój ulubiony kolor. Nie bez powodu zakupiłem oto taki niebieski kask, nie bez powodu zakupiłem niebieskie gogle. No i motocykl jest koloru tak jak ta bluza. Wszystko robię tak, żeby było idealnie, moi kochani. Zapraszam tutaj do garażu. To jest ogólnie mój ziomal, z którym razem jeździliśmy. Ja tak jak powiedziałem, że 3-4 lata temu miałem motor. Razem jeździliśmy i tak dalej. Szymon do tej pory ma motor, do tej pory jeździł. Teraz już motora nie będzie miał, bo już mi go sprzedaje. Od dzisiaj staje się nowym właścicielem. Jestem mega przeszczęśliwy. Pasuje mi? Pasuje mi? No kurwa, pasuje! No. Zaraz w ogóle pewnie jak to odpalę, już pojadę od razu. Gaz, wiecie o co chodzi. Na pewno będą częściej materiały właśnie związane z enduro, z nagrywaniem w ogóle takiego sportu. I oficjalnie kupujący podpisujemy. Tak. Autograf zostawiony. No i sprzęcior mój. Minęło trochę czasu, ale znowu wracam. Znowu wróciłem. I to w jakim stylu? I jeszcze w kolorze jakim? No moim ulubionym, widzowie. Zostańcie dalej w tym materiale, bo teraz się tak naprawdę zabawa zaczyna. Ja już na motocyklu, kask mam, okulary mam, butów jeszcze nie mam, nie mam wszystkiego, ale pojedziemy teraz we fajne miejsce, gdzie wam pokażę, co się umie, bo tam jest ogólnie specjalne warunki, specjalny tor na ten motor. I jedziemy testować kurę.
Dojechaliśmy na miejsce. To jest Kamieniom. To jest ogólnie miejsce, gdzie faktycznie tu chłopaki latają. Teraz już oficjalnie, tak jak powiedziałem, mój nowy motocykl. Jest to Sherco 300 w dwusuwie Factory, taka sportowa wersja, gdzie są takie różne dodatki. Ogólnie ten motocykl jest mega wyposażony, bo dopłaciłem troszeczkę więcej pieniędzy i tych osłon naprawdę tu jest w tym motocyklu wiele. Takie jak na przykład na tylną tarczę jest osłona, pod silnik, pod cały silnik. Tutaj jest osłona na dyfuzor, żeby wiadomo, ten dyfuzor chroniło i tak dalej, bo wiadomo, jak się jeździ po kamieniach, po korzeniach, po prostu, żeby te elementy nie były uszkodzone. Mamy tu też ogólnie wentylator, żeby po prostu nam się tutaj motocykl nie zaważył, w trudnych warunkach jeżdżą, także po prostu musi być ten motocykl doposażony na tip-top. 2021 rok produkcji to jest. Tu jest ogólnie starter elektryczny, tylko jest guzik od włączenia motocykla oraz go wyłączenia. Nie ma tu żadnych kopek, czyli ogólnie mamy sytuację, na przykład, w której, nie daj Boże, rozrusznik padnie, coś po prostu się tam zadzieje, nie będzie działał, no i co? I dupa blada, bo jak dobrze wiecie, kopki nie ma, żeby go po prostu od kopa odpalić, ewentualnie coś takiego, jak dobrze wiecie, na rusa albo na popych, co nie? Co prawda, idzie to dokupić, kopkę, żeby na przykład, nie daj Boże, jakby się po prostu coś stało z guzikiem elektrycznym, to mamy coś takiego jak kopkę i wtedy możemy być spokojni, że po prostu pojedziemy dalej. Co tutaj jeszcze? Mamy tutaj osłony na hamulec oraz na sprzęgło. Bączek, uciekaj stąd. Ja ogólnie tego nie preferuję, bo ja ogólnie jak jeżdżę, chcę tutaj mieć duży luz, duży zapas, żeby to faktycznie fajnie się czuło, a nie, że po prostu coś mnie tutaj, wiecie, będzie ugniatać i tak dalej. Tu jest ogólnie zawieszenie Kayaba. Oryginalne zawieszenie jest Sherco. Kayaba to jest po prostu jedno z najlepszych zawieszeń, po prostu jakie w ogóle mogą być w motocyklach enduro. Następnie mamy tutaj osłony na chłodnicę. Po prostu wiadomo, jak na przykład jeździ się po korzeniach, żeby faktycznie te chłodnice były zabezpieczone, żeby po prostu ich nie uszkodzić. O, motocykl, tak jak widzicie, koloru niebieskiego, czyli tak jak moja bluza w ogóle też firmowa. Możecie w ogóle napisać komentarz, czy wam się ten motocykl podoba, czy to jest mega petarda. Bardzo mi się podoba, jeszcze w tym kolorze, tak jak powiedziałem, w tym niebieskim, robi naprawdę robotę. Niemiłosierną, mega fajnie. Miałem przerwę 3 lata od motocykla, także też tu nie będę jakoś jeździł jak szatan, jak głupi, bo to też nie o to w tym chodzi, żeby po prostu motocykl poniszczyć albo sobie zrobić krzywdę, ale po prostu coś tutaj pojeżdżę. I co, kamerzysta? Będziesz trzymał kciuki za mnie? Mam nadzieję, że się nie zabijesz w pierwszy dzień i że nie rozwalisz nowego sprzętu. 30 tysięcy szkoda trochę, nie? Tak, znowu siedzę i widzę ten klimat tutaj dookoła mnie, to wracają te wspomnienia. Wierzcie mi czy nie, ale naprawdę wraca to wszystko, to co kiedyś było, to co kiedyś robiłem, jeździłem, spotykałem się z kolegami tutaj. Moje początki w ogóle, to naprawdę jest coś tak fenomenalnego, że naprawdę nie macie pojęcia. Zajawka od małego, od dzieciaka. Przejażdżka i palec boli od sprzęgła. W ogóle jestem zdyszany, jakbym maraton przebiegł. Jest tragicznie, kurde, bo... Nie ma kondycji. Kondycji nie mam w ogóle. Męczę się jak cholera. Ale chodźmy w inne miejsca teraz, dobra? Widzowie, powiem wam, że coraz bardziej ten motocykl czuję. Jest ta zajawka, wraca do. Dajcie mi tylko tydzień, żeby taką robotę, że nie macie pojęcia. Piękny dzień, piękna pogoda, ciepło jest. Delikatny wiaterek, fajnie się jeździ. No mega, kurwa, zajebiście, jestem przeszczęśliwy, naprawdę szczęśliwy. Dętka, żyjesz? A few minutes later. Ja pierdolę. Kłopoty Najmana. Nie może być za łatwo. Nikt nie mówi, że będzie łatwo. A dzisiaj już chyba starczy wrażeń, bo chyba za dużo już tego było. Uwierzcie mi, że kondycja błaga o pomoc. Nie mam już siły nawet, widzowie, do was gadać, tak szczerze powiedziawszy. Muszę wrócić do biegania, w ogóle do wszelakich, kurde, dyscyplin, żeby poprawić kondycję, bo to jest tragedia. Ale co, mega dzień, bo tak jak powiedziałem, dzisiaj sprzedajemy Volkswagen Polo GT. Dodatkowo zakupiliśmy motocykl Sherco 300. Ten dzień to obłęd, mega się cieszę. Palców tu w ogóle nie czuję, przede wszystkim jednego, bo tylko jednym palcem przyciskam sprzęgło. Wykończyło mnie to, pojedziemy z pół godziny. Kamerzysta, masz picie? Mi się chce pić, dziękuję. Nie mamy. Trzeba zwijać. Chyba tak.
Jeżdżą, jeżdżą, faceci zajebiście. Zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale, jeśli nie subskrybujesz tego kanału. Tyle ode mnie, dziękuję, cześć.